Program został sfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry kochani, jesteśmy w Kępinowskim Parku Narodowym, a jest to jedyny park na świecie, który się mieści tak blisko stolicy, jakiej stolicy? No oczywiście, że Warszawy. Tutaj jest 350 km ścieżek pieszych i 250 km rowerowych. Możecie również jeździć tutaj i na koniu, i bryczką, ale na to już potrzebujecie zezwolenie od dyrekcji tego parku. Kochani, w dzisiejszym programie zobaczycie bardzo wiele atrakcji turystycznych, nie tylko tu w Parku Kępinowskim, ale jeszcze będziemy w Sochaczewie, Milanówku, w Radziejowicach, no i oczywiście w Żyrardowie. Zapraszam Was serdecznie do tego odcinka. Chodźmy! I już jesteśmy w granicy, a granica jest najbardziej malowniczym miejscem położonym oczywiście w Kępinowskim Parku Narodowym. Ze mną jest edukator tutejszy, pan Mariusz Morkowski. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. Leśnicy jeszcze mówią Daszbur. Daszbur. A jeśli jesteśmy w parku, to oczywiście jest tu bardzo dużo roślin i zwierząt. Jakie gatunki możemy tutaj napotkać? Herbem Kępinowskiego Parku Narodowego jest łosia. Oprócz łosia z dużych zwierząt możemy zobaczyć jeszcze jelenie, sarny. Występują tu też takie drapieżniki jak wilki i rysie. Taką najważniejszą rośliną numer jeden Kępinowskiego Parku Narodowego jest roślinka, która nazywa się Hamedafna Północna. Po polsku ładniej nazywana rozmarynkiem. Jest to relikt polodowcowy. Mamy tutaj w granicy wieżę widokową, z której można podziwiać olszowieckie błoto, czyli właśnie otwarte tereny podmokłe bagienne. Na terenie ośrodka dydaktyczno-muzealnego jest ścieżka dydaktyczna z krajem puszczy, która ma ponad 3 km. Aleja trzeciego tysiąclecia, gdzie znamienite osobistości życia politycznego, społecznego posadziły swoje dęby. Wystawa mazowieckiego budownictwa puszczańskiego, chata kampinowska, dom pracy twórczej. Możemy dojść też do cmentarza z 1939 roku, gdzie spoczywa około 800 żołnierzy Armii Poznań i Pomorze. Kochani, w Kępinowskim Parku Narodowym są ścieżki dydaktyczne i z takim audioprzewodnikiem możecie te ścieżki odwiedzić. A w jaki sposób? Audioprzewodniki dostajemy w Domu Pracy Twórczej, dodatkowo do nich mamy mapę. Z takim zestawem wyruszamy na jedną ze ścieżek dydaktycznych. Mhm. Audioprzewodniki działają intuicyjnie, włączają się na zasadzie fal radiowych, one są bezobsługowe. Naszym jedynym zadaniem jest trzymanie ich przy sobie i nasłuchiwanie, w którym momencie włącza się ścieżka. I w którą stronę mamy skręcić, tak? Dokładnie tak. I tu wszystkie informacje są zawarte, opowiada cała historia, jest prowadzona przez ducha puszczy, który kiedyś tu na tym obszarze sobie żył. Jak długo trwa taka jedna ścieżka dydaktyczna? Długość ścieżki jest to około kilometra, natomiast samo przejście, w zależności od tego, kto jak dużo czasu poświęca na zwiedzanie, zależy od 30 do na przykład do godzinki, tak? Monik, dodatkowo mamy jeszcze questy. A co to są questy? Questy są to gry terenowe, które dodatkowo mogą uatrakcyjnić Twój pobyt tu w granicy, a Twoim zadaniem będzie szukanie liter, które są ukryte w przestrzeni, na przykład na tablicach dydaktycznych. Dwadzieścia minut samochodem lub ponad godzinę na rowerze, tak jak ja tu przyjechałam, i już jesteście w Sochaczewie, a jesteśmy w Muzeum Kolei Wąskotorowej. Tutaj obok mnie jest salonka generała Wojciecha Jaruzelskiego. A co to jest?
chodźcie ze mną i się przekonacie. Już jesteśmy w środku w salonce generała Jaruzelskiego. A jest ze mną przewodnik tutejszego muzeum, Łukasz Popowski. Powiedz mi proszę, jak dużo jest tutaj eksponatów? W samym muzealnym skansenie Muzeum Kolei Wąskotorowej przez ponad 30 lat działalności zgromadziło aż 165 pojazdów kolei wąskotorowych. Tak. Tak, najstarszy parowóz jest z 1882 roku. To dokładnie robi wrażenie, co? Dokładnie. Salonka generała Jaruzelskiego. To jest taki pojazd, pociąg mieszkalny. To jest wagon salonowy, który jest wagonem stworzonym właśnie w celach takiego komfortowego podróżowania. I tego typu wagony i na wąskim torze, rzadziej co prawda na wąskim torze, ale na torze normalnym czy też szerokim, były produkowane dla głów państw, dla specjalnych osobistości, które chciały komfortowo podróżować. No właśnie, bo to jest też takie pomieszczenie, słuchajcie, dla ochrony tych wielkich, wybitnych osobowości. Co tu się rozgrywały za rozmowy, aż jestem ciekawa. Wagon ten ma długą historię, ale tak, w tym okresie związanym właśnie z wojskiem, jeździł w Zielonce, w poligonie podwarszawskim, w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia i tam przewoził właśnie między innymi generała Jaruzelskiego, innych tutaj wojskowych z okresu Polski Ludowej, gdzie prezentowano właśnie na tej kolei, w tym wagonie, różne nowe rodzaje uzbrojenia, które chciano czy wytestować, czy sprzedać za granicę. Czyli odbywała się tu niezła polityka, ale wracając jeszcze do historii, wiem, że jest tu drezyna marszałka Piłsudskiego. Tak, tak nazywamy ten pojazd bryką marszałka pieszczotliwie. I pojazd ten służył na kolei leśnej w Hajnówce w Puszczy Białowieskiej. Najkorzystniejszą metodą poruszania się po tej puszczy, tak, była właśnie kolej wąskotorowa. I według różnych przekazów marszałek Piłsudski miał tą drezyną właśnie jeździć na polowania w tej puszczy. Łukasz, tutaj też się odbywają lekcje muzealne. Co pokazujecie takim młodym, ciekawskim uczniom? Mamy ofertę edukacyjną, taką właśnie związaną z lekcjami muzealnymi, gdzie przybliżamy tutaj najmłodszym zarówno historię kolei, kolejnictwa, szczególnie w tym ujęciu wąskotorowym, ale również historię tutaj lokalną, historię ziemi sochaczewskiej, która jest bardzo bogata i bardzo ciekawa. Kochani, a czy wy wiecie, że w Milanówku na Mazowszu jest jedyna fabryka jedwabiu? Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi proszę, jak długo ta fabryka istnieje? Fabryka została założona w 1924 roku, istnieje do dzisiaj. Malujemy ręcznie niepowtarzalne apaszki, które możecie Państwo tutaj zobaczyć. No właśnie widzę, tych apaszek jest tutaj bardzo dużo. Jak długo się taką jedną apaszkę maluje? Zależy od wzoru, od koloru, od pogody, od wszystkiego, ale to jest około tygodnia czasu, trwa proces malowania kilku apaszek. Żyrardów leży niemal w połowie drogi między Łodzią a Warszawą, w którym to koniecznie zwiedźcie Muzeum Liniarstwa. Muzeum Liniarstwa imienia Filipa de Żyrarda w Żyrardowie należy do najciekawszych miejsc pielęgnujących liniarskie tradycje Żyrardowa, obrazujących dzieje przemysłu na ziemiach polskich. Budynek siedziby muzeum jest obiektem zabytkowym, częścią XIX-wiecznej osady fabrycznej w Żyrardowie, uznanej za pomnik historii, czyli najwyższą formę ochrony zabytków w Polsce. To miejsce, które zatrzymuje okruchy świetności dawnej fabryki, które służyć będzie przyszłym pokoleniom, jak nić łącząca naszą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Kochani, jesteśmy w pięknych wnętrzach hotelu Business & Spa Afrodyta w Radziejowicach. Ten hotel mieści się na trasie Katowice-Warszawa i jest to hotel bardzo rodzinny, poprowadzony przez 3 pokolenia, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, przeze mnie, przez moją mamę, przez moją córkę i oczywiście przez mojego męża. Urodziłam się w Żyrardowie, więc jakby jest to moja ziemia, ziemia moich dziadów, pradziadów. I dlatego w związku z tym
doceniając i tą urodę tego miejsca, tych lasów, tej wody, stwierdziłam, że właśnie to jest to moje miejsce na ziemi, najpiękniejsze. Tu chcę być, tu chcę budować hotel i tu chcę jakby zapraszać swoich gości i pokazywać im urodę tej ziemi. Miejsce to przypomina mi, no może nie muzeum, ale są tu przepiękne obrazy samego Chełmońskiego i są to kopie, prawda? Józef Chełmoński pracował i żył na tej ziemi i w związku z tym te obrazy Chełmońskiego towarzyszą nam od początku powstania hotelu. No właśnie, tutaj jest i tradycja, i nowoczesność, a kulinaria to tradycja i tradycja. Podane mamy pyszne potrawy, które tutaj serwujecie. Dziękujemy Pani. Mamy kuchnię międzynarodową, ale tak, z taką inklinacją tradycyjną. Rydze, tradycyjne grzyby polskie, związane właśnie z kuchnią tradycyjną. Dlaczego? Bo mają wyjątkowy smak i niepowtarzalny zapach owocowy. I my w naszym spa, oprócz właśnie polskich rytuałów, mamy rytuały z całego świata, aby ten miks jeszcze bardziej jakby powiększyć. Mazowsze, polskość i cały świat. W spa liczy się dotyk, bo wszyscy uwielbiają dotyk, więc my stawiamy na masaże również z różnych regionów świata. To są masaże balijskie, ajurwedyjskie, masaże bambusami. Te masaże, przy których można się zrelaksować, odpocząć. Ja się dzisiaj zrelaksowałam właśnie po tych masażach i tak się czuję rozanielona. A jeszcze mnie urzekły i oczarowały moje oczy mój pokój, w którym tutaj śpię. Mamy 17 różnych pokoi butikowych. Monix akurat jest w pokoju makowym, ale mamy jeszcze pokój retro, niebieski, pokój z różą. W swojej ofercie macie Państwo również taki pakiet dla gości. Jeśli gość przyjedzie do Was do pokoju, to dostaje w pakiecie bilet do Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie i do Muzeum Miasta Żyrardów, prawda? Współpracujemy z muzeum jednym i z muzeum drugim i oczywiście serdecznie zapraszamy Państwa do tych muzeów i do samego Żyrardowa, który jest naprawdę pięknym i ciekawym miastem. Zapraszam na bloga monixtv.com i mojego fanpage'a Monix w podróży, bo właścicielka Afrodyty Hotelu ufundowała dla Was podwójne zaproszenia tutaj do hotelu. Z noclegiem możecie przyjechać i zażyć tych pysznych, smakowitych dań, jak i zobaczyć to fantastyczne spa. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Mili Państwo, czy wiecie o tym, że borówka amerykańska hodowana jest tutaj na Mazowszu? Jedna z najstarszych plantacji na Mazowszu, a w Polsce właśnie mieści się tutaj i tu mam przedstawiciela firmy, która właśnie hoduje borówki amerykańskie, a co za tym idzie, takie zdrowe produkty, jakimi są konfitury i przetwory, wytwarza. Borówka sama w sobie jest bardzo zdrowa. Jest zaliczana do superowoców, jako roślina, jako owoce jagodowe, w skórce, ma dużo barwników, właśnie antocyjanów. Czyli? Czyli antyoksydantów, które pomagają nam w walce nowotworowej. Nie tylko dżemy, konfitury produkujecie, ale macie też sok z borówki amerykańskiej. Tak, sok jest bez żadnych dodatków, po prostu wyciśnięta borówka, spasteryzowana i koniec. Bez dodatku cukru, bez dodatku wody. Monix, mam dla Ciebie coś. Jest to konfitura borówka z kwiatem czarnego bzu. O! Dla naszych widzów też przygotowaliśmy trochę prezentów. Piszcie do mnie na bloga monix.com.tv i odwiedzajcie mnie na fanpage'u, a tam lajkujcie, szerujcie, a możecie takie borówki wygrać. Dzięki. Dzięki. Program został sfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.